Witajcie, moi drodzy. Mam nadzieję, że słyszycie mnie w nieco lepszej jakości, ponieważ jest to pierwszy odcinek nagrywany z pomocą mojego nowego mikrofonu. Muszę się przyznać, że już raz nagrałam ten odcinek, ale dzisiaj rano zbudził mnie kurier i gdy tylko zobaczyłam, co jest rzeczywiście w paczce, uznałam, że wspaniałym pomysłem będzie nagrać ten odcinek jeszcze raz. Mam nadzieję, że jakoś się zdecydowanie polepszyła. Dajcie znać w komentarzach. Nim jeszcze zaczniemy, chciałabym Was poprosić, żebyście kliknęli w dzwon, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ widzę, że po mojej długiej nieobecności na YouTubie filmy nie docierają nawet do wszystkich osób, które subskrybują kanał. Także jeśli chcecie być poinformowani na bieżąco, zachęcam do kliknięcia w dzwon. A także jeśli jeszcze nie wysłuchaliście mojego ostatniego odcinka, który ma aż 1,5 godziny, to też zapraszam. Ponadto, jeśli chcielibyście pomóc mi nareszcie skończyć pracę naukową, która zżera strasznie dużo mojego wolnego czasu, to więcej informacji na ten temat zostawię w opisie filmu. A teraz przejdźmy już do sprawy. Posłuchaj o zbrodni. Dzisiejsza sprawa właściwie dotyczy tematu, który mnie osobiście nie fascynuje tak bardzo jak wielu z moich słuchaczy, ponieważ dotyczy ona zaginięcia, ponadto zaginięcia nierozwiązanego dotychczas. Ponieważ tak naprawdę jest ona wielopoziomowa i jest splotem różnych wątków, dzisiejszy odcinek będzie miał bardziej charakter luźnej pogadanki. Jednocześnie postaram się zachować jakąś chronologię wydarzeń, abyście się nie pogubili. Sprawa ta dotyczy zaginięcia rodzeństwa Orrit Pires, czy też Pires Orrit, ponieważ nawet kolejność nazwisk w tej historii ma znaczenie i wprowadza pewien chaos informacyjny. Zaginięcie to miało miejsce we wrześniu 1988 roku w jednym z szpitali w Hiszpanii, ale myślę, że aby ta historia miała sens, powinniśmy sobie najpierw trochę opowiedzieć, jak wyglądała w ogóle rodzina Orrit Pires. Mimo przejrzenia tony źródeł na ten temat, nigdzie nie mogłam znaleźć imienia ojca i głowy całej rodziny. Wiadomo tylko, że na nazwisko miał Pires Gaspar, dlatego pozwólcie też, że przez cały czas trwania tego odcinka będę się do niego odnosiła zwrotem ojciec. Ojciec rodziny pochodził z Portugalii, lecz wyemigrował do Manresy w Katalonii, gdzie poznał swoją żonę, Marię Orrit, z którą wziął ślub. Z pochodzenia był cyganem, jednak nie kultywował tradycji swojej rodziny, od której zresztą się poniekąd trochę odciął, przeprowadzając się tak naprawdę, jeśli spojrzymy na Hiszpanię, na drugi koniec kraju w linii prostej. Mężczyzna jednak cały czas utrzymywał kontakt ze swoją matką, która mieszkała w Sabadell w Portugalii. Rodzina żyła w skromnych warunkach i w sumie małżeństwo doczekało się 15 dzieci. Niestety malutka Montserrat zmarła, gdy miała 3 miesiące, także często mówi się po prostu, że mieli oni 14 dzieci. Nie była to żadna patologiczna rodzina, nie byli też ultrareligijni. Jak wspominają ich dzieci, po prostu mama i tata bardzo się kochali i chcieli tę miłość podarować dalej. Ponadto ojciec rodziny nie chciał, by Maria pracowała, tylko zajmowała się dziećmi. Poza tym nie wyobrażał sobie, żeby żona, która praktycznie większość czasu albo spodziewa się dziecka, albo ma przy piersi niemowlę, pracowała. Pires Gaspar pracował w lokalnym warsztacie w centrum miasta, a gdy nie był w pracy lub miał wolne, reperował różne rzeczy w przydomowej szopie. W opowieści jego dzieci wyłania się obraz mężczyzny dbającego o ciepło rodzinne i kontakty pomiędzy zarówno rodzicami, jak i rodzeństwem nawzajem. Ich dom był w dużej mierze oparty na szacunku. Dorosłe już dziś dzieci wspominają, że w jakieś większe święta ich ojciec wyganiał Marię wraz z dziewczynami z kuchni i twierdził, że jest to czas, gdy powinny odpocząć i to mężczyźni domu będą gotować potrawy na święta. Ponadto
co sobotę zabierał dzieciaki nad rzekę albo gdzieś w jakieś inne miejsce na otwartej przestrzeni, gdy była ładna pogoda, żeby Maria mogła zebrać myśli i odpocząć. Miał też w zwyczaju piec takie tradycyjne słodycze portugalskie i częstować dzieci. Twierdził też, że na starość, gdy już dorosną, przeprowadzi się z Marią z powrotem do Portugalii, co, choć nie zdradzała tego mężowi, nie bardzo jej się podobało, ponieważ nie układało jej się z teściową, która bardzo krytycznie patrzyła na fakt, iż doczekali się tak dużej ilości dzieci. Za każdym razem, gdy Maria rodziła nowe dziecko, nalegała, by ta poddała się chirurgicznej kastracji i oddała część dzieci do adopcji. Oczywiście Marii nie mieściło się to w głowie. Pierwsza dziesiątka dzieci małżeństwa nosiła nazwisko Orrit Pires. Byli to Angela, Maria Rosa, Alfredo, Mari Carmen, o której jeszcze będziemy mówić w dalszej części tego odcinka, Engracia, bliźniaki Dolores i Manel, z których Dolores potem zaginie w wieku 17 lat, Jordi, Izabel i Montserrat, która zmarła, gdy była niemowlęciem. Natomiast potem, po śmierci Franco, prawo w Hiszpanii zmieniło się i ponieważ w Hiszpanii, odwrotnie do Portugalii, jest taka zasada, że to nazwisko ojca jest pierwszym nazwiskiem, które otrzymują dzieci, natomiast drugim nazwiskiem jest nazwisko rodowe matki, ponieważ nazwiska są z reguły dwuczłonowe, kolejność ta odwróciła się, ponieważ wcześniej dzieci miały nazwiska zgodnie z krajem pochodzenia ojca, czyli Portugalią. I od czasu, gdy te zasady się zmieniły, z nazwiskiem Pires Orrit narodziła się Jolanda, Marta, Daniel, Maria Teresa i malutki Isidro, który również zaginie. Oczywiście ojcu rodziny nie podobało się to, że rodzeństwo ma różne nazwiska, ponieważ wyglądało to tak, jakby nie mieli oni wspólnych rodziców, dlatego wielokrotnie próbował ten błąd naprawić w urzędzie, jednak odbijał się od ściany. W końcu wywalczył jedynie, aby w księdze narodzin, na stronie jego rodziny, dopisano, że kolejność ta różni się dlatego, że ojciec jest z pochodzenia Portugalczykiem, ale to tyle. Niesamowita jest też historia przyjścia na świat oraz imienia najmłodszego dziecka pary, czyli Isidra, o którym właściwie jest ta historia. Widzicie, kiedy Maria była w ciąży, jej ojciec był już w stanie agonalnym z powodu choroby nowotworowej. Poprosił on wówczas Marię, by nazwała dziecko jego imieniem, jeśli okaże się, że urodzi chłopca. Niestety Maria urodziła wtedy dziewczynkę i nazwała ją po swojej matce, Maria Teresa. Jednak nie mogła sobie poradzić z pewnego rodzaju poczuciem winy, że nie spełniła praktycznie jedynej i ostatniej prośby swojego ojca, dlatego wraz z mężem starali się o następne dziecko. Tym razem, po narodzinach Marii i Teresy, czas tych prób, tego starania się o następne dziecko, wyniósł aż 4 lata, w związku z czym Maria zaczęła się martwić, czy w ogóle jeszcze kiedyś będzie mogła mieć dzieci. I wtedy nagle okazało się, że jest w ciąży i narodził się chłopczyk, któremu dała na imię Isidro. Oczywiście wiele osób zastanawiało się, jak właściwie finansowo ta rodzina daje radę. Otóż odpowiedź była prosta. Dzieciaki również chwytały się jakichś mniejszych, prostych prac. I tak na przykład Rosa i Alfredo pomagali przy zbiórce owoców, a Mari Carmen już od 13 roku życia chodziła i sprzątała domy, czym właściwie zajmuje się już do dzisiaj. Tuż po narodzeniu Isidro niestety rodzinę dosięgnęło straszliwe nieszczęście, ponieważ okazało się, iż ojciec ma raka krtani. Chorował w sumie jeszcze 4 lata i gdy Isidro miał 5 lat, kilka miesięcy przed zaginięciem, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, mężczyzna zmarł. Oczywiście już przez cały okres trwania choroby mężczyźnie coraz trudniej było pracować, tak aby utrzymać rodzinę, dlatego Maria zatrudniła się jako sprzątaczka, a krewni z Portugalii zaczęli przysyłać pewne kwoty, aby pomóc rodzinie się utrzymać. Do dzisiaj cała rodzina wspomina pewne powiedzenie ojca, które bardzo dobrze oddaje ich determinację i walkę o to, aby odnaleźć ich bliskich, oraz pewną pustkę po jego stracie i tą tęsknotę, aby ktoś się nimi zaopiekował i razem z nimi, jak potem rzeczywiście słusznie zobaczycie, zawalczył w obliczu zderzenia z tą machiną biurokracji o dobro swoich bliskich i o uczciwą walkę, by ich odnaleźć. Powiedzenie to brzmiało mniej więcej tak.
Jeśli mam 10 palców u rąk, to mam 10 i chcę mieć je wszystkie. A jeśli jednego mi zabraknie, to się z tym nie pogodzę. Również go chcę, chociażby dlatego, że od zawsze był mój. Przechodząc do samego zaginięcia. Kilka miesięcy po śmierci ojca, mały Izidro był bardzo chory, miał zapalenie jamy ustnej o najprawdopodobniej bakteryjnej etiologii. Jego lekarz podał mu wtedy penicylinę, antybiotyk najprostszy i najczęściej stosowany praktycznie do dzisiaj, jednak chłopczyk był na niego uczulony i bardzo gwałtowna reakcja uczuleniowa sprawiła, że trzeba było go przyjąć do szpitala St. Juan Deus w Manresie. W wielu źródłach możemy też przeczytać, iż chłopczyk oczekiwał tam na zabieg chirurgiczny. Można się zastanawiać, jak to tak naprawdę zwykła angina, a chłopiec czeka na jakąś operację. Ale wydaje mi się, że może tu po prostu chodzić o usunięcie migdałków podniebiennych, które często przy takich infekcjach u dzieci powiększają się do bardzo dużych rozmiarów w stosunku do ich małego gardła i utrudniają oddychanie. Także myślę, że to właśnie w przeddzień tego planowego zabiegu chłopiec zaginął. Jak to zwykle w przypadku małych dzieci w szpitalu bywa, oczywiście Izidro nie był sam na sali szpitalnej. Rodzeństwo oraz wujkowie mieli dyżury, aby spędzać z nim czas, ponieważ Maria musiała cały czas pracować, aby utrzymać rodzinę jako jedyna dorosła żywicielka. I tej nocy przy Izidro miała czuwać 17-letnia Dolores. Dolores była nieśmiałą dziewczyną, miała też okrutne kłopoty ze wzrokiem. Cierpiała na bardzo zaawansowany astygmatyzm i praktycznie nie widziała bez okularów. Problemy ze wzrokiem i nieśmiałość, która sprawiła, że bardzo długo nie mówiła, że po prostu nie widzi, sprawiły, że miała ogromne zaległości w szkole i właściwie trudno powiedzieć, czy była lekko opóźniona w rozwoju, czy wyniknęło to po prostu z tego, że tak długo nie widziała i nikomu się nie przyznała. Jednak jej rodzeństwo wspomina, że Dolores była bardzo dziecinna i choć miała 17 lat, zachowywała się, jakby miała o wiele mniej. Tej nocy przyniosła swojemu bratu, który był zresztą jej ulubieńcem, świeżą piżamkę i miała mu poczytać bajki przed snem. Co budzi wielkie wątpliwości w tej sprawie, Izidro na początku został przyjęty i umieszczony w pokoju z innym chłopcem, który złamał sobie ramię. Z tym chłopcem dogadywał się całkiem nieźle i z jego mamą. Jednak niespodziewanie po paru dniach pobytu w szpitalu, w wieczór zaginięcia, pokój ten mu zmieniono na pokój, który był w zupełnie innym miejscu i w którym był jedynym pacjentem. Na drugi dzień do drzwi w domu Marii zapukała policja i spytała się, czy przypadkiem Dolores i Izidro nie znajdują się w domu. Maria przerażona pytała się policji, dlaczego dzieci miałyby znajdować się w domu, skoro Izidro powinien być w szpitalu, a Dolores wraz z nim. Policja nieco skonfundowana odpowiedziała, że wróci za półtorej godziny, lecz nie wróciła nigdy. Zaniepokojona rodzina pojechała do szpitala, gdzie okazało się, że w istocie dzieci są nieobecne. Maria skierowała swoje kroki do lekarza, który podał Izidro penicylinę i przyjął go na oddział w związku z powikłaniami, jakie to wywołało. Jednak mężczyzna nie chciał rozmawiać z kobietą, skomentował tylko, że nie straci swojego urlopu przez dzieciaki, którym zachciało się ucieczki z domu. Lekarz tego dnia bowiem wyjeżdżał na wakacje do Turcji, które miał wykupione wiele tygodni wcześniej i los dzieci nie bardzo go w tym momencie obchodził. Zdesperowana matka chciała w tej sytuacji porozmawiać z dyrektorem szpitala, którym bez śladu zaginęła dwójka jej niepełnoletnich dzieci. Jednak ten również odesłał ją z kwitkiem. Zrezygnowana udała się na policję, której usłyszała, że dzieci można zacząć szukać dopiero po upłynięciu 24 godzin. Rodzinie nie mieściło się to w głowie. Nie wiedząc, gdzie pójść, udali się do urzędu miasta, gdzie opowiedzieli całą sprawę burmistrzowi Manresy, a ten odesłał ich z powrotem na policję. Pielęgniarka ze szpitala zaś poinformowała ich, że szpital to nie więzienie i można tu wchodzić i wychodzić, kiedy się chce. Usłyszawszy to, jedna z sióstr, Marie Carmen, powiedziała, że gdyby wyniosła w takim razie nowonarodzone dziecko, to też byłoby w porządku. Oczywiście pielęgniarka oburzyła się i odrzekła, że takie coś jest w ogóle nie do pomyślenia. Więc Marie Carmen wytłumaczyła jej, że przecież dokładnie to stało się z jej rodzeństwem, tylko że jej rodzeństwo jest starsze. Niestety nie otrzymała żadnej sensownej odpowiedzi. Rodzina nie marnowała czasu i nie czekała ani chwili i rozpoczęli własne poszukiwania.
Sprawdzili praktycznie wszystkie przystanki w mieście, zaczęli rozkrajać plakaty ze zdjęciami rodzeństwa. Również pojechali na granicę, która znajdowała się rzeczywiście w nie tak dużej odległości, ponieważ Katalonia jest właściwie na skraju państwa. Jednak strażnicy powiedzieli im, że jeśli ktoś przewiózł Dolores i Isidro przez granicę, to prawdopodobnie byli oni bardzo dobrze schowani i nikt nie będzie pamiętał tego faktu, ponieważ po prostu ich nie widział. W sumie nigdzie nie było ani śladu dzieci, co Marii wydawało się nieprawdopodobne. Owszem, trudno jest znaleźć kogoś, kto zaginął, ale znacznie łatwiej jest znaleźć dwójkę osób, która trzyma się razem. Tym jedną z nich jest praktycznie 5-letnim dzieckiem. Niestety, każdy trop praktycznie się urywał. Maria wielokrotnie wracała na policję, pytając się, czy są jakieś nowe informacje w sprawie jej dzieci, jednak zawsze zbywano ją, czy też odsyłano z kwitkiem i proszono, aby siedziała w domu i zajęła się resztą swojego jakże licznego potomstwa, które na pewno jej potrzebuje, i żeby nie interesowała się tą dwójką, ponieważ gdy coś znajdą, to zwrócą się do niej i ją najprawdopodobniej poinformują. Dopiero 5 dnia policja tak naprawdę wzięła to zaginięcie na poważnie. Zjawili się w szpitalu, gdzie zabezpieczyli pokój, w którym znajdował się wcześniej Isidro. Tam znaleźli niepokojące rzeczy. Ubrania, jak i też świeża piżama Isidro wciąż znajdowały się w pokoju, co oznaczało, że opuścił on szpital w bardzo cienkiej, oddziałowej podomce. Również na szafce nocnej znaleźli oni okulary. Oznaczało to, że Dolores najprawdopodobniej opuściła szpital bez nich, co wydawało się właściwie dosyć nieprawdopodobne i dziwne, ponieważ dziewczyna nie widziała do tego stopnia bez okularów, że jak twierdzi rodzina, nie mogła się w pełni sprawnie poruszać w przestrzeni. Nigdy też nie pozwolono Marii, matce, obejrzeć tych okularów. Zostały one zabezpieczone jako dowód. Na każdą prośbę ich obejrzenia inspektor Enrique zbywał kobietę. Również bardzo niepokojącym jest fakt, że w dzień zaginięcia dzieci, to jest w nocy z 4 na 5 września, jedna z pielęgniarek miała urodziny. I tak jak rodzina wielokrotnie podkreśla, że nie ma żalu, ponieważ jest to zupełnie normalne, że gdy mamy urodziny, to chcemy to świętować i często przynosimy do pracy, czy to jakieś ciastka, czy cukierki, czy jakąś przekąskę, czy po prostu coś słodkiego, to faktem jest, iż po ostatnim obchodzie, po godzinie 23, cały personel zebrał się w dyżurce pielęgniarskiej, aby podzielić się ciastem, które przyniosła jedna z pielęgniarek. I aż do godziny 1 nie zdawano sobie sprawy, że Isidro wraz z siostrą zaginęli. Według rodziny wszystko to składa się na dosyć podejrzaną całość, to znaczy zmiana pokoju. Fakt, że ktoś musiał wiedzieć, że przez te 2 godziny cały personel nie będzie obecny na oddziale, lecz skupiony w jednym pomieszczeniu. To wszystko wyglądało tak, jakby porwanie to zostało zaplanowane. Mimo to policja wciąż uparcie trzymała się hipotezy, iż dzieci po prostu znudzone i zniechęcone życiem w wielodzietnym domu uciekły w poszukiwaniu lepszego życia. Kwestia połączeń telefonicznych również jest zagadkowa, to znaczy w dzień zaginięcia Isidro do Marii zadzwonił krewny, który praktycznie nie interesował się dzieciakami i nalegał, by ta powiedziała mu, w jakim pokoju na oddziale dokładnie leży Isidro. Po zaginięciu dzieci Maria otrzymywała przez dłuższy czas głuche telefony, jednak osoba po drugiej stronie nigdy się nie odezwała. I tak na przykład zadzwoniła kobieta z Walencji, która upierała się, że widziała dwójkę dzieci w Turii, jednak gdy policja pojechała na miejsce po dzieciach, nie było już śladu. Chodziły też plotki, że w pewnym domu w Berga był widziany mały chłopiec podobny do Isidro, jednak nie był zdrowy i był tam trzymany wbrew własnej woli, a właściciel domu miał duży skład broni. Gdy Maria to usłyszała, od razu poszła na policję i poprosiła, by ta pojechała wraz z nią pod wskazany adres. Jednak pech chciał, że tego dnia gdzieś podłożono bombę i to zgłoszenie było bardziej pilne, w związku z czym policjanci powiedzieli, że nie są w stanie na chwilę obecną pomóc Marii. Ta, nie mogąc dłużej czekać, udała się pełna w strachu do domu w Berga, gdzie okazało się, że nie ma żadnej broni. Dzieckiem, które znajduje się w tym domu, jest po prostu chory chłopczyk z zespołem Downa.
Śledztwo z racji braku postępu i nowych dowodów wkrótce zamknięto, a zdesperowana kobieta nie mogła się pogodzić z tym, że ślad podwójcy jej dzieci tak po prostu się urwał. Dlatego też postanowiła się zgłosić do jednego z najlepszych i najsłynniejszych detektywów w mieście. Mężczyzna ten zażądał 50 tysięcy peset, były to dość duże pieniądze. Dla Marii jednak najważniejsze było zdrowie i życie jej dzieci, więc kobieta zapożyczyła się i mężczyzna wkrótce po otrzymaniu żądanej kwoty zaginął. Maria oczywiście próbowała zgłosić to na policję, jednak ta zapytała się, gdzie posiada pokwitowanie tej całej płatności. Na to ona przerażona stwierdziła, że w ogóle nie wiedziała, że trzeba było coś takiego wypełnić. W związku z czym było to słowo przeciwko słowu i zgłoszenie nie zostało przyjęte. Na szczęście na jej drodze pojawili się też dobrzy ludzie i tak bardzo dobry detektyw z Barcelony, José María Oliver, przyjął jej sprawę pro bono i tak naprawdę zajmuje się nią do dziś. Twierdzi, że jest w ogóle blisko rozwikłania całej zagadki, ale o jego hipotezach opowiem Wam zaraz, gdy przejdziemy do teorii. W ogóle bardzo dobrze potraktował Marię, ponieważ gdy na przykład pojawił się pewien trop zagraniczny, opłacił podróż zarówno swoją, jak i kobiety właśnie do tego miejsca. Maria i rodzeństwo zaginionych dzieci bardzo martwiło się, że pamięć o Dolores i Isidro wkrótce zaniknie, dlatego też regularnie występowali w telewizji, aby szerzyć wizerunek zaginionych osób. I tak na przykład byli gośćmi programu Quién sabe dónde Marii Teresy Campos, gdzie zostali bardzo dobrze przyjęci i wyczerpali temat. Jednak program ten należał do wyjątków, ponieważ w większości telewizja żerowała na ich nieszczęściu i chciała podnieść swoją oglądalność i szczerze mówiąc Maria i jej dzieci, które jeszcze wtedy były niepełnoletnie i wyjątkowo źle wspominają tę traumę, mają duży żal do producentów telewizyjnych za to, że tak naprawdę pozwalali prowadzącym grać na ich uczuciach, które przecież były silne i prawdziwe. Na przykład w programie Misterios sin resolver Juliana Lago mężczyzna swoimi opryskliwymi i dosyć agresywnymi pytaniami doprowadził Marię do płaczu, ponieważ płacz według niego był bardzo pożądany w tego typu programie, gdyż trudno było widzom uwierzyć w prawdziwą tragedię, jeśli nie widzieli łez. W innym programie, bez wiedzy Marii, na tę samą sesję nagraniową zaproszono inspektora, który nie chciał udostępnić jej przez cały ten czas okularów. Ponadto mężczyzna ten występował przed kamerą właśnie z tymi okularami, które były dowodem kluczowym. Wyobraźcie sobie wzburzenie kobiety w tym momencie. A więc jakie właściwie teorie spiskowe istnieją na temat nierozwiązanej tej do dzisiaj sprawy? Pozwólcie, że zacznę od tych mniej prawdopodobnych. Policja bardzo długo upierała się, że to po prostu Dolores pragnęła uciec z domu, a Isidro zabrała, ponieważ był jej ukochanym braciszkiem i ulubieńcem spośród całego rodzeństwa. Istniała hipoteza, że Dolores podobno miała chłopaka i to właśnie z nim planowała wielką ucieczkę. Ale po głębszej analizie tego tematu okazało się, że Dolores żadnego chłopaka nie miała, bo tak jak Wam wspominałam, mimo swojego wieku była bardzo dziecinna, ponadto jej rodzeństwo utrzymywała, że była nieco opóźniona w rozwoju. Rodzina stawiała na inną hipotezę, to znaczy, że dzieci były porwane i właśnie pod tym kątem, jako że wcześniej analizowano to jako dobrowolne oddalenie się, w 1994 roku otwarto ponownie śledztwo, jednak ponowne przesłuchania wszystkich oraz analiza dowodów nie wykazała i nie wniosła niczego nowego do śledztwa. Maria bardzo bała się, że jej potomstwo padło ofiarą handlu ludźmi, handlu dziećmi. Jednak hipoteza ta niesie ze sobą dużo nieścisłości, ponieważ Dolores była już dojrzałą kobietą, natomiast Isidro był małym dzieciątkiem, które nadawało się do ponownej adopcji. Mimo to Maria wraz z krewnymi sukcesywnie sprawdzała okoliczne domy publiczne w poszukiwaniu Dolores, jednak nie znaleźli żadnego tropu, który mógłby ich doprowadzić do dziewczyny. Hipotezą, która była mocno faworyzowana przy ponownym otwarciu śledztwa przez policję, było porwanie przez dalekich krewnych ze strony ojca. Jest to również ten kierunek, ku któremu skłania się obecnie José María Oliver.
Jego zdaniem cała ta papierologia pomiędzy Hiszpanią a Portugalią w tamtych czasach działało bardzo źle, co zresztą widać na przykładzie historii z nazwiskami. Tak naprawdę przekroczenie granicy, a następnie zmienienie swoich danych osobowych w sąsiednim kraju bez pozostawiania za sobą śladu mogło być o wiele łatwiejsze niż może nam się to teraz wydawać. Jednak już w latach 90. policja, która również przyjęła tę ich hipotezę, zaangażowała Interpol, który sprawdził wszystkich krewnych ojca, których był w stanie odnaleźć, i nikt z nich nie opiekował się dziećmi odpowiadającymi wiekiem oraz płcią. Mimo iż Maria i jej dzieci, rodzeństwo zaginionych, wciąż wierzą, że Isidro i Dolores gdzieś tam żyją, wydaje mi się to nieprawdopodobne, że nawet wydarzenia takie jak tragiczna śmierć Manela, bliźniaka Dolores, czy też Angeli na chorobę nowotworową, nie były wystarczającym bodźcem dla Dolores, by ponownie odezwać się do swojej rodziny. Niedawno José María Oliver otrzymał telefon z jednego baru w Hiszpanii, w którym mężczyzna w średnim wieku powiedział mu przez słuchawkę: nie szukaj Dolores i Isidro, oni zaczęli nowe życie, po czym się rozłączył. Mimo iż detektyw udał się do baru, z którego wykonano telefon, nie uzyskał dalszych informacji na temat osoby, która dzwoniła. Jednak właśnie to wydarzenie utwierdza go w tym, że trzymając się przez tyle lat kurczowo hipotezy, iż dzieciaki zostały porwane przez krewnych, jest coraz bliżej rozwiązania zagadki. Najbardziej zaangażowaną z całego rodzeństwa w poszukiwanie ich do teraz jest Mary Carmen, która w czasie ich zaginięcia urodziła swoje pierwsze dziecko i niestety nie mogła aktywnie wspomagać rodziny w walce o sprawiedliwość. Jednak teraz kobieta, która już odchowała swoje dzieci, nareszcie może poświęcić cały swój wolny czas odnalezieniu rodzeństwa. Mary Carmen nadal zajmuje się sprzątaniem domów, jednak jest wielką fanką podcastów kryminalnych i sama prowadzi własny o nazwie Desaparecidos Nunca Olvidados, czyli Zaginieni, lecz nigdy nie zapomnieni. Jednak dopiero po wydaniu kilkunastu odcinków zdecydowała się, aby wypuścić odcinek o własnej rodzinie, gdzie wyjątkowo to nie ona zadaje pytania, lecz zaprosiła osobę, która przeprowadza z nią wywiad. Ideą jej podcastu jest to, aby każdy odcinek to był wywiad z rodziną osoby zaginionej o całym tym wydarzeniu, tak aby nie zapomnieć o osobach, na których policja dawno już postawiła kreskę. Kobiecie też udało się nareszcie pozyskać okulary Dolores z policji. Okazało się, że inspektor Enrique, który tak aktywnie strzegł dostępu do nich przez wiele lat, umarł 4 lata temu. Kobieta poddała je analizie kryminalistycznej na własną rękę i to, że coś jej rzeczywiście w tych okularach na pierwszy rzut oka nie pasowało, potwierdziło się, bowiem okulary te nie były okularami damskimi, nie były okularami młodej osoby i nie były okularami ze szkłami przeznaczonymi dla astygmatyzmu, lecz krótkowzroczności. Wniosek był jasny, nie mogły być to okulary jej siostry. Ponadto były one pokryte pewnego rodzaju cienką warstwą tłuszczu, tak jakby osoba, do której należały te okulary, pracowała albo w smażalni ryb, albo w tak zwanej churrerii, czyli miejscu, gdzie są smażone churrosy, czyli takie, nie lubię tego słowa, ale racuszkowate ciastka, które po prostu smaży się na głębokim oleju. Postaram się wrzucić jakiś obrazek, żebyście mieli pojęcie, jak to wygląda, jeśli nigdy nie jedliście churrosów. No i właśnie, w sprawie tych okularów nasuwa się bardzo dobre pytanie. Czy były to okulary, które znaleziono tej nocy na stoliku? A jeśli tak, to do kogo należały? Co właściwie ta osoba robiła w pokoju dzieciaków i dlaczego te okulary tam zostawiła? Jeśli zaś tamtej nocy rzeczywiście zabezpieczono okulary Dolores, to gdzie są teraz w takim razie? Dlaczego komuś tak bardzo zależy, aby nie było do nich dostępu aż do dzisiaj? Co takiego znajduje się na okularach, co mogłoby zmienić bieg tej historii? I z tym pytaniem, moi drodzy, zostawiam Was i żegnam się serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, jak tam jakość dźwięku, a osoby mające ochotę wesprzeć mnie w krótki i prosty sposób, zapraszam do lektury opisu filmu. Cześć!